Oglądając totalną porażkę, na pewno zdarzało Wam się zwrócić uwagę, jak wygląda ceremonia eliminacji. Jest to bardzo charakterystyczny element w tej otóż serii. Jednakże przed ową ceremonią mamy uczestników zasiadających do konfesjonału lub bardziej znanego nam wszystkim pokoju zwierzeń. Jest to pomieszczenie, w którym owi uczestnicy zwierzają się czy to z doznań odnośnie wyzwania, czy to aby nawyzywać prowadzącego, czy też oddać głos na uczestnika, który powinien powędrować w stronę obiektu, który zabierze go do krainy wiecznej Debesty, znaczy do miejsca, gdzie poczuje się jak prawdziwy przegrany. A co jeśli się okaże, że byli uczestnicy, którzy uniknęli szybkiego powędrowania w stronę Alei Przegranych ze względu na sfabrykowanie głosów, lub ci, którzy zostali przedwcześnie wrzuceni, a nie powinni? Weźcie obowiązkowo jedzenie i picie w dłoń i zapraszam Was na seans. Izykiel to powinien dostać nagrodę największego przegranego i bardzo niesprawiedliwie potraktowanego uczestnika. O ile w sezonie trzecim dał dupę po całości, karmiąc krokodyla patykiem i sami wiemy, co później z nim zaczęło się dziać, tak w sezonie pierwszym uważam, że pomimo bardzo seksistowskiego komentarza, jaki puścił w eter: jak w ogóle mogliśmy przegrać? U susłów jest sześć bab! No, chłopcy są silniejsi i lepsi w sportach od bab! Tata powiedział, żebym uważał na dziewczyny. I pomagał im, jak będą odstawać. Przecież nie powiedział, że chłopcy są mądrzejsi od dziewczyn. Ale tak jest. Tak, ja do dziś nie mogę wyjść z podziwu, dlaczego otworzył gębę i wypowiedział te słowa. W szczególności, że sam Chris dał mu złotą radę przed pierwszym wyzwaniem. Dobra, słuchaj ziom, wiem, że rzadko wychodzisz. Całe życie uczysz się w domu, bo twoi starzy to strasznie dziwacy. Staraj się nie odzywać i nie daj się wykopać z programu. Zgoda? Tak jest. To koniec końców wykonał swoje zadania porządnie. Nie speniał przed skokiem z klifu i wykonywał jak na Izykiela sumiennie zadanie, które zostało wszystkim przedstawione. Jedynymi osobami w tamtym momencie zagrożonymi wylotem to byli DJ oraz Courtney, bo oni byli w tym momencie najsłabszym ogniwem, bo to oni nie wykonali zadania z klifem, plus Courtney denerwowała już wszystkich, mówiąc, jakie to ona nie ma obozowe doświadczenie. Ale koniec końców to Izykiel powędrował do Alei Wstydu za głupi komentarz. Czy to była sprawiedliwa eliminacja? W mojej opinii nie bardzo. Z drugiej strony musiał pojawić się ten kozioł ofiarny, bo zaraz byłby płacz, że Courtney została niesprawiedliwie wyrzucona, co to ma znaczyć? Buuuu! Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy, co sądzicie o eliminacji Izykiela, bo w mojej opinii ta dwójka sprytnie uniknęła eliminacji, pomimo bycia najsłabszym ogniwem w zespole. Justina nie lubię i nie jest to tajemnicą. Zresztą jest on moim naczelnym hejterem na kanale, bo zostawia po sobie oceny pod materiałem o nim. Tak więc tym bardziej tego wypindrowanego gnojka nie lubię. Ale co trzeba przyznać, to fakt taki, że niesprawiedliwie wyleciał w pierwszym sezonie. A wszystko to za sprawą spreparowania głosów przez Heather. To ona przyczyniła się do tego, że Justin powędrował do Alei Wstydu. Gdzie umówmy się, ale w drużynie wrzeszczące susły były osoby, które gorzej wykonały swoje zadania, a jednak to on dostał bilet w jedną stronę. A bierzmy pod uwagę fakt taki, że Heather swoim występem, gdzie to na oczach wszystkich przeczytała pamiętnik Gwen, to nie została oceniana tak jak pozostali. Z drugiej strony wiadomo, że Chris lubi kontrowersje i trzymanie jak najdłużej takiej osoby się opłaca. Aczkolwiek no wedle zasad, które zostały nagięte, ona nie została oceniona i uniknęła w ten sposób eliminacji, bo to ona wraz z Justinem byli zagrożeni. Justin, proszę ciebie, nie minusuj mi już filmu, okej? Pamiętacie odcinek 10 z przyrządzaniem potraw, które Chris miał później oceniać? Może to niesprawiedliwie dla wielu osób zabrzmi, ale Owen jest osobą, która uniknęła poniekąd dyskwalifikacji. I żeby nie było, nie jestem hejterem Owena. Po prostu dziwię się Chrisowi, że nie dał minusowych punktów lub dyskwalifikacji za fakt taki, że Owen zeżarł całe danie, które miało być podane Chrisowi. Jednakże Owenowi się upiekło, bo to Bev dostała bilet w jedną stronę. Za fakt taki, że wzięła posążek z Wyspy Kości, który miał sprowadzić klątwę na obozowiczów. W mojej opinii, pamiętając ten odcinek, Bev dostała bęcki za darmo. Tak jak w przypadku Izykiela, musiał być ten kozioł ofiarny. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o eliminacji Bev z perspektywy czasu.
Odcinek 12 został bardzo mocno zapamiętany na tym kanale. Zresztą o tym, co się działo w tym odcinku, powstał już materiał. Jednakże tutaj dochodzimy do niesprawiedliwej eliminacji. I wiem, że część z was pewnie będzie teraz przecierać oczy ze zdumienia, ale tak. Tą niesprawiedliwą eliminacją było wyautowanie Courtney, bo koniec końców, mimo tego, że była ona niesamowicie spięta, to tak naprawdę to Harold w wyzwaniach dawał dupy po całości. I zakładam, że to on miał powędrować do portu wstydu. Jednak wydarzyła się dość interesująca rzecz. Harold, aby zemścić się na Duncanie, zmanipulował głosy tak, aby wyszło, że to wszyscy głosowali na Courtney. Sprytna zemsta, aczkolwiek na chwilę udało mu się uśpić czujność Duncana, bo z jakiegoś powodu Duncan myślał, że to Heather głosowała na Courtney. Wybieram Heather, bo wiem, że to ona stoi za wyrzuceniem Courtney. Wkrótce za to zapłaci. Jakby, ale jak? No, później Harold przekonał się mocno, że nie była to gra warta świeczki. Dlaczego znęcam się nad Haroldem? Oto powód. Jest mniej więcej tego wzrostu, ma piękne brązowe włosy i jak się wścieknie, może podrapać. Nie, to nie niedźwiedź, tylko Courtney. Harold wykopał ją w poprzednim sezonie. Tak? To zemsta. Tak czy siak uważam wszem i wobec, że Courtney niesprawiedliwie dostała kopa z gry. Tutaj będzie troszkę krótko, bo resztę informacji zostawiam sobie na dedykowany odcinek dla tej słodkiej pary. Jednak przejdźmy do szczegółów. Odcinek 16 został dla Trenta bardzo źle zapamiętany. Ze względu na dostanie kopa z gry z powodu zdrady Gwen z Heather. Pomijmy fakt, że ta przebrzydła załza doprowadziła do tego swoją brudną gierką, to koniec końców Trent również zawinił. Bo jednak posiada, jak mniemam, coś takiego jak mózg i zamiast połączyć fakty od razu, to zafundował sobie bilet w jedną stronę. I to tak naprawdę na własne życzenie. Jednakże nie licząc wątku miłosnego, sądzę, że kto inny byłby w stanie odwiedzić port wstydu na miejsce Trenta, bo nie był on najsłabszym ogniwem w wyzwaniu z szukaniem skarbów, a jedyne co tak naprawdę doprowadziło do jego eliminacji, to było namówienie wszystkich przez Leshaunę, aby głosowali albo na Heather, albo na Trenta, więc poniekąd Leshauna spowodowała eliminację Trenta. A teraz coś, za co myślę, że większość fanów totalnej porażki ma za złe producentom, a mianowicie odcinek 22 i eliminacja Leshauny, poprzez głosowanie przez przegranych. Pomijmy fakt, że większość głosów wypowiedziała Papuga, bo zapamiętała imię Leshauna, aczkolwiek gdyby przegrani też wypowiadali inne imię niż wyżej wymienione, to dziś Leshauna nie siedziałaby razem z przegranymi, a dalej walczyłaby o wygraną. Niestety, ja mam do dziś za złe producentom za tak niesprawiedliwość. Eliminację. Pamiętacie Bi? Tego fajnego i uzdolnionego chłopaka, który zaskakiwał drugą obsadę swoimi pomysłami? No to tutaj przechodzimy do legendarnego odcinka numer 3 z sezonu 4, gdzie to Bi dostał radioaktywną piankę ze względu na rzekome zawalenie wyzwania. A prawda jest taka, że to nie on zawalił wyzwanie, a Scott. I to Scott w przebrzydły sposób pozbył się ogniwa, jakim jest Bi. Tak samo w odcinku numer 5 pozbył się w wyrachowany sposób Dawn, która, umówmy się, mimo że nie była może najostrzejszą kredką w piórniku, to jednak co nieco potrafiła, a została wyautowana w bezczelny sposób.